Cześć! Będzie to bardzo krótki i prosty tutorial. Powoli rozpoczyna się sezon na groszek, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam, jak ten groszek zrobić. No, ale oczywiście z modelin, więc potrzebujemy ciemny i jasny zielony. I to właściwie wszystko z kolorów. Oraz coś do wałkowania. Oczywiście używam markera, bo nie mam żadnego wałka. Więc zaczynam na początku. Formuję to trochę w palcach. Potem rozwałkowuję, żeby sobie trochę pomóc, ale kształt powinien być mniej więcej taki. Potem jeszcze można rozciągnąć, żeby wyszło coś takiego. No taki powiem, że jakby listek. I odkładam. Teraz biorę jasny zielony i dzielę go na trzy równe części, a właściwie robię trzy identyczne jasno-zielone kulki. Kiedy kulki są gotowe, umieszczam je na listek. I teraz delikatnie złączam końcówkę, żeby tworzyć taki groszek. Więc zwykły groszek jest gotowy. Jeżeli to Wam wystarczy, możecie zaprzestać w tym właśnie momencie. Jednak ja chcę pokazać Wam jeszcze, co możecie dodać do tego groszku. Mianowicie potrzebujemy jeszcze biały i czarny, odrobinę oczywiście. Więc na początku robię malutkie kuleczki, spłaszczam i robię małe oczka. Kiedy biała część oka jest już gotowa, biorę czarny. Ja również tworzę malutkie kuleczki, które dołączam do białej części. Ułożenie oczu może być różne, żeby wszystkie nie były takie same. Więc są takie rozszczelone, trochę zezowate i takie szalone. Więc teraz mogę użyć jakiejś, na przykład igły i zrobić taką dziurkę. I teraz użyć trochę wyobraźni, potworzyć różne minki. Dodam jeszcze serduszko tu na boku i zwariowany groszek jest gotowy. I to by było na tyle.